Pozdrawiam serdecznie, błyskawicznie, staramy się w dwie rundy zmieścić bez problemu. Przed chwilą skończyła się konferencja prasowa w Hollywood na Florydzie. Do rzeczy, szybko, panowie. Specjalnie nic więcej dodać nie mogli niż podczas wszystkich tych rozmów, które między innymi widzieliście tutaj. Natomiast muszę podziwiać Eddie Hearna nie raz, ale nie w jednej, ale w dwóch wersjach dresu Gennadija Golovkina wystąpił. Ci z was, którzy w tym momencie się stresują, jak to jest możliwe, promotor może występować w dresie rywala, dlaczego nie jest bezstronny. Słuchajcie, od początku do końca wiadomo, o co tutaj w tej walce chodzi. To jest promocja Gennadija Golovkina. Eddie ma bardzo ważną walkę już jutro. Callum Smith kontra Canelo Alvarez. Dresik ładny. Nie robiłbym z tego jakiejś wielkiej tragedii czy wielkiej sprawy. No, wyskoczył w dresie rywala Kamila Szeremety, promotor gali. No, tak wyszło. Natomiast panowie, Gennady w jednym ze swoich ostatnio nabytych garniturów widać po sportowemu, natomiast Kamil Szeremeta również z tym nie mam żadnego problemu. Panowie z szacunkiem dla siebie podziękowali Triple G, mówiący o tym, że co zresztą powtarza przez cały tydzień, jak przyleciał na Florydę wcześniej, że ten obóz, który był z Jonathanem Banksem, był najlepszy, jaki mieli do tej pory. Sam Jonathan Banks dokładnie to samo mówił. Panowie są gotowi wyskoczyć na walkę. No, konferencja prasowa. Kiedyś napisałem na Twitterze, czy nawet ostatnio napisałem na Twitterze, że nie jestem wielkim fanem konferencji prasowych, bo zbyt wiele się nie można na nich dowiedzieć, zwłaszcza jak jest coś takiego jak takie nieoficjalne czy oficjalne media day wcześniej, kiedy każdy już te wywiady zrobi, chłopaki są już zmęczeni i Triple G, i Kamil tymi samymi pytaniami, no bo ile tych różnych wersji pytań można zadać, no więc wygląda to później jak wygląda, zdecydowanie bardziej wolę konferencję prasowe po walce, zdecydowanie wolałbym konferencję prasową po tej walce, gdyby zdarzyła się absolutnie wielka sensacja, no bo tak to jest uznawane na całym świecie, natomiast no, Kamil, no co mam powiedzieć, to mam wyjść i się położyć, czy w ogóle nie wyjść na ring, czy zapytać się bukmacherów, w której rundzie mam się przewrócić, nie, tak to nie wygląda, wychodzisz, próbujesz na ringu, przekonujesz się, jak to wszystko będzie wyglądało. Triple G z dystansem, on jest taki z dystansem już od walk z Canelo Alvarez. To nie jest ten sam człowiek, który walczył poza ringiem. Bo na ringu to był zawsze ten sam człowiek, wychodzi niższy jak najszybciej. Powiedzenie, za nadgodziny mi nie płacą, to jest dokładnie podejście Triple G. Zawsze boks to dla niego zawód. Bardzo, bardzo poważnie traktowany zawód, kompletnie nic więcej. Natomiast mnóstwo innych zajęć, na co dzień ogląda hokej zdecydowanie chętniej niż jakiekolwiek walki pięściarskie. Wiadomo, o co tu chodzi, koniec kariery, może rok, może dwa, trzeba to wykorzystać do maksa. Zostało nam tylko ważenie, zakładam, że jeden i drugi zrobi bez problemu wagę, czy bez problemów, tego nie wiemy. Natomiast wszyscy czekamy na piątek, to jest najważniejsze, przypominam, tak podawałem wczoraj, a wcześniej ta walka polskiego czasu około godziny drugiej, panowie powinni być druga 15, cała gala zaczyna się 2 godziny wcześniej, ta główna część gali zaczyna się 2 godziny wcześniej, nie ma dużo walk, tutaj tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o jedną walkę Gennadija Golovkina. Trzymajcie się, pozdrawiam, wrzucam teraz parę fotek do najlepszego. Zobaczymy, co jutro będzie na ważeniu, no ale na ważeniu zobaczymy dwóch zważonych panów. Trzymanko, najlepszego.